No cześć, witam Cię bardzo serdecznie na szybkim podsumowaniu grudniowych powiadomień z aplikacji SwipeCoin, czyli aplikacja, na którą dostajemy gotowe zagrania od amerykańskiego tradera Nicka Gomeza, hiszpańskiego tradera Daniego Peran oraz od amerykańskiego inwestora Mike'a Sotero. Te trzy osoby wysyłają nam swoje przemyślenia, swoje analizy na temat rynku. Powiadomień w grudniu było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Czyli 20 powiadomień w grudniu, bym powiedział, że dosyć sporo. Zobaczmy, jak to się wszystko klasyfikowało. Po podsumowaniu, jak zwykle na aplikację otrzymujemy z reguły wejście pierwsze, wejście drugie, poziom naszej likwidacji, czyli zabezpieczenie naszej pozycji, wyjście, czyli zbieranie profitów pierwsze, drugie oraz trzecie. Tak wyglądają takie powiadomienia tutaj właśnie, które otrzymujemy na aplikację SwipeCoin. Czyli mamy strefę tak zwanej reakcji cenowej, czyli to jest nic innego jak nasze wejście pierwsze oraz wejście drugie. Następnie mamy poziom zabezpieczenia naszej pozycji. Następnie mamy trzy tak zwane take profity, czyli trzy progi realizacji ceny. Jeżeli chodzi o naszego Excelka, to szybko podsumowując, jeżeli wchodzilibyśmy we wszystkie transakcje z entry 1, czyli z tak zwanych gorszych widełek, możemy wtedy mniej zarobić, moglibyśmy zarobić grając 1% ryzyka na transakcję, czyli na przykład jak mamy kapitał 10 tysięcy złotych, to 1% z takiego kapitału to byłoby 100 zł, tak? 100 zł na jedną transakcję. Jeżeli mamy na przykład kapitał 1000 zł, to 1% z 1000 zł to jest 10 zł. Jeżeli mielibyśmy kapitał na przykład 100 zł, to każdorazowo w jedną transakcję po prostu zagrywamy wtedy jedną złotówką, tak? Czyli tak jak widzisz, czym większy kapitał, tym więcej możemy realnie wyciągnąć. No bo procenty są takie same, no ale wiadomo, z 10 tysięcy zarobimy więcej niż ze 100 zł. Więc tutaj kapitał robi znaczenie tak samo jak na lokacie. Jeżeli wpłacisz na lokatę 10 tysięcy złotych, jest tam oprocentowanie, nie wiem, 7-8% w skali roku, no to zarobisz tyle. Jeżeli wpłacisz na przykład 100 zł, to zarobisz procentowo tyle samo, no ale kwota będzie to inna. Więc przyjmujemy sobie tutaj dla łatwości rachunku, że w każdą transakcję wchodzimy 1% kapitału, zależnie jaki ten kapitał masz, czy to jest 100 zł, 1200, 25 tysięcy, 1 500 000, cokolwiek, tak? To robimy tutaj po prostu symulację. Więc entry 1, TP 1 mogliśmy wyciągnąć 3,7% w skali miesiąca, jeżeli byłoby to entry 1 oraz TP 2, moglibyśmy wyciągnąć 10,5% w skali miesiąca, entry 1, take profit 3 mogliśmy wyciągnąć niecałe 10%, entry 2, czyli te nasze tak zwane dolne widełki, moglibyśmy wyciągnąć 13%, entry 2 oraz TP 2 prawie 20%, entry 2, TP 3 16,6% i tak zwana modyfikacja DM, czyli double mitigation, czyli czekamy na reakcję cenową w naszej strefie reakcji cenowej i wchodzimy dopiero po tak zwanej reakcji na sell limit bądź buy limit. Moglibyśmy w takim sposobem wyciągnąć 22,6%. Jeżeli chodzi o nasze statystyki, to były 4 take profit 1, 3 take profit 2, 7 take profit 3 oraz 4 stop lossy. Jeden trade, czyli LTC, dalej jest w grze. Więc jeżeli sobie rzucimy na podsumowanko, to pierwszy trade poszedł bardzo szybko na stop lossa. Następnie mieliśmy drugi trade, był to link, poszedł cały swing, mieliśmy tutaj zarobek. Następnie kolejny trade, mieliśmy tutaj, tak jak widzisz, TP1, następnie poszliśmy na stop lossa. Następnie kolejny trade, tak jak tutaj się klasyfikuje, mieliśmy tak zwane znowu TP1, później poszło na stop lossa. Następnie mieliśmy kolejny trade, wybiło nas knotem, następnie poszło na take profit 3. My tutaj wpisaliśmy sobie po prostu stop lossa, tak? Czyli nie zaliczam w tej mojej statystyce tak zwanego re-entry. Można było tu wchodzić ponownie jak najbardziej, można było w ogóle zgarnąć bardzo fajne wejście, aczkolwiek żeby statystyka była prostsza, nie zaliczamy tutaj re-entry.
Następny trade, czekajcie, to jest chyba ten sam. Chyba źle tutaj linka wkleiłem, ale zobaczymy. Ok, następne dwa trady, czyli 11 oraz 12 grudnia. Wszystkie poszły na Take Profit 2. Tak jak możesz tutaj zobaczyć, zabrakło dosłownie milimetry, żeby nam zaliczyło Take Profit 3. Gdyby to się wydarzyło, to statystyka by była naprawdę oszałamiająca, bo tutaj, tak jak widzisz, dwa razy mieliśmy możliwość wejść z Entry 2. Niestety nie polecieliśmy. Więc tak jak tutaj widzisz, jest zaliczone wszędzie Take Profit 2. Następnie kolejny trade poszedł na Take Profit 1, następnie chyba poszło na Stop Lossa, zaraz zobaczymy. Kolejne powiadomienie. Tak, czyli ten trade poszedł na Take Profit 1, następnie zawrócił i tutaj mogliśmy łapać stop lossa, jeżeli nie zabezpieczyliśmy transakcji. Kolejny trade z 15 grudnia poszedł od razu na stop lossa, nie mieliśmy możliwości ani zabezpieczyć transakcji, ani nic z tym zrobić. Kolejny trade. Ok, to ten sam, musiało mnie przeskoczyć. Kolejny trade. Mamy Take Profit 1, następnie poszło w kierunku Stop Lossa. Kolejny trade, czyli LTC, które jest w grze, to może tutaj wejdziemy sobie na wykres. Tutaj mam LTC. Tak jak widzisz, nasze LTC było w widełkach, poszło Take Profit 1, Take Profit 2. Na razie się bujamy, jeszcze nie wróciliśmy, jeszcze nie zaliczyliśmy kolejnego targetu. Kolejny trade, to już są tutaj bardzo fajne, zyskowne transakcje. Take Profit 3. Następne powiadomienie. Take Profit 3. Następne powiadomienie. Take Profit 3. Następne powiadomienie. Take Profit 1, Take Profit 2, Take Profit 3, kolejne powiadomienie. Take Profit 3, kolejne powiadomienie już z 27, więc zbliżamy się do końca. Tutaj mieliśmy Take Profit 1, Take Profit 2, nie doleciliśmy, znowu milimetry zabrakły, żeby był Take Profit 3, wróciliśmy z tą transakcją, więc znowu, jeżeli to by zaliczyło nam Take Profit 3, mielibyśmy naprawdę mocną tutaj statystykę. I ostatni trade, który się zamknął dzisiaj rano, tak jak widzisz, już bardziej mocniej tutaj analizowane, poszliśmy na Take Profit 3. Był to trade, który trwał w przeciągu nowego roku, święta, więc rynek był zamknięty, więc troszeczkę długo on trwał, aczkolwiek zaliczyliśmy sobie Take Profit 3, mogliśmy wchodzić z górnych widełek, z dolnych widełek, mogliśmy zaliczyć naprawdę bardzo fajne transakcje, więc najlepsze rezultaty mieliśmy po tak zwanym double mitigation, czyli jeżeli czekamy na podwójne potwierdzenia, wtedy mogliśmy zrobić 22,6% w skali miesiąca. Jeżeli wchodzilibyśmy po prostu z palca, nie analizując, nie obczajając, nie czekając z entry 2 oraz zamykamy wszystko na Take Profit 1, na Take Profit 2, przepraszam, to mielibyśmy 19,7%. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jeżeli chcesz otrzymać dostęp do takiej aplikacji, odezwij się do osoby, która pokazała Tobie taki film. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Franciszek Rumak, peace, yo.